Proszę Państwa, punkt siódmy, dyżury 4, 11, 18 i 25 lipca 2013 roku. Punkt ósmy, oświadczenie i komunikaty. Chciałbym Państwu odczytać pismo, które wpłynęło do nas wczoraj z Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska w pełni popiera ideę utworzenia Krakowskiego Parku Królewskiego. No myślę, że tutaj jednak chodzi o Park Królewski w Łowzowie. Na podjęcie powyższej decyzji miało wpływ kilka czynników, to znaczy społeczny obywatelski poprzez aktywizację oddolnych inicjatyw obywatelskich mieszkańców Krakowa. Drugi, rekreacyjno-wypoczynkowy. Trzy, edukacyjno-poznawczy poprzez utworzenie alejek z odpowiednio stworzoną propagandą wizualną informującą o historycznym znaczeniu tego miejsca w historii Krakowa, a w aspekcie ekologicznym utworzenie alejek ekologicznych, coś na wzór alejek ekologicznych na składowiskach odpadów Vita Madryt, tylko w wymiarze ochrony środowiska. Na co są środki UE? Perspektywa utworzenia ekologicznego placu zabaw dla dzieci. W związku z powyższym sugerujemy powołanie w tym celu NGO. W formie fundacji na rzecz utworzenia Krakowskiego Parku Królewskiego, co zwiększa szanse uzyskania dotacji unijnych i z czasem wystąpienia do KRS uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co umożliwi uzyskiwanie środków finansowych od 1% od podatku krakowian, którzy na pewno chętnie będą to czynili. W związku z tym, po powołaniu do życia fundacji sugerujemy podpisanie ze stowarzyszeniem dwóch umów, to jest umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym oraz umowy patronackiej, co zwiększa szanse otrzymania dotacji. Oprócz tego służymy Państwu przed tymi radami, konsultingiem w tym zakresie. Łączę wyrazy szacunku, prezes, proszę Państwa.